I dzień dobry wszystkim, czy tam dobry wieczór, zależy o której porze, jakiej porze oglądacie, czy śnieg, czy deszcz, za oknem. A my jesteśmy znowu na Bolusiowie, jak widzicie, po żniwach, po różnych tam pracach. No i tak wygląda to nasze piękne gospodarstwo. No ale niestety, no widzicie, coś tak przycina ostatnio. To mnie trochę denerwuje. No taka zarąbista mapa. No tu w powietrzu mamy jakąś słomę. To już w ogóle konkret. Dobra, ale mniejsza o to. Widzicie moje stado krów. Tu jest moje statko. Taki widok z drona. No, tylko ten dron nie może przejść dalej, bo stoi budynek. No ale dobra, krówki sobie jedzą. Mamy paszę. Paszę mieszaną. Inne duperele. Czekajcie, sobie ustawię kamerę. Trochę za wysoko. Dobra. Taki mój widok. 1,60 m wzrostu. No i taka fajna przyczepa do bel. AW. Widzicie, parę beleczek tu zostało. Pryzma jest. Była kiszonka. Tam sobie odpalony nasz KS. To takie, trochę taki nieporządek, no ale wbiłem tam na grę. No i tak, nowa przyczepka. Krampę. Big Body, czy tam Keeper. No. Nasz fędzik. Nowa prasza. Lele oczywiście. Bardzo fajna. No i tutaj nowy nabytek przyszykowany. Case Puma 230. Tam prawie w opisie pisało, że ma prawie 300 koni, tam 280. No i widać konsola do tura. Siewka Amazona. Tutaj co mamy? No tutaj nasza prasa John Deere'a. No i tu Lely Trigo. Nowa przyczepa samozbierająca. Tu nasz paszowóz Kuna. Standardowy. Ze farminga. No i jak dzisiaj chciałem taką akcję, jak widać tnie, że cholera. Także muszę uciekać chyba z tego gospodarstwa. Bo to tak nie da rady. Kejsik, bardzo fajny. W środku też ma ładnie, no nie widać tam kierowcy, no ale mi tam aż na tym tak nie zależy. Tak, no przez te lagi to ostatnio to się jeździć w ogóle kurde nie da. Może we tempomata bym zmniejszył, bo tu widzę, że mam ze 30 na godzinę ustawione. A czekaj, dobra, cofniemy sobie, bo tu było niby wapno. Chciałbym uzupełnić te wapno. No ale tutaj widzicie, pisze uzupełni rozrzutnik nawozu. Nie wiem o co chodzi. Do kurdy nędzy. Gdzie ja to mam napełnić niby wapnem? Gdzie to wy wapnujecie? Pytanie do Bolka, bądź tam Brączka, Adama, czy Tanasa. Mamy następne kubkę. No i znowu jest nawóz. No i nie wiem, no chciałbym uzupełnić, a się nie da. Ja nie chcę nawozu, no bo przecież nic nie rośnie. Nawóz jest do nawożenia. A ja chciałbym sobie powapnować pola, a tu się nie da. Jak widać, tu mi się kawałek zbugował coś. Nie wiem, czy tam jakiś agregat przejechał po tym i tu nic nie chce rosnąć, żadnej trawy. Tu mam takie braki na łące. Łąka koszona. Belki sobie leżą, no tylko czekają, aż je owinę. No i tak, no niby mam Bolusiowo V71.
No i dalej mam jakieś tutaj takie błędy. Bo gram cały czas tutaj 80 godzin już przegrane prawie w single playerze. No i tak, no tu poprasowane, ale jeszcze nie pozbierane wszystko. Nie chciało mi się tak zbytnio. No dobra, mamy następną. Następną mamy kupeczkę sobie niby z wapnem. I no i dalej będzie uzupełni nawóz. Nawóz. A ja nie chcę nawozu, ja chcę wapno. Tak, dobra. Nie, że no nie normalnie no nie wytrzymie. Tyle. Jak będzie 17, to od razu robię formata. Bo nie wiem, może to komp coś mi tu muli. Weź no mnie to otwórz. Nie da się. Dobra. Może lepiej wsiądę, bo tu widzę, że cyrki się mnie tu odpierdzielają. No i tak fajnie. Nie wiem, czy to za dużo maszyn jest. Już dwa ciągniki sprzedałem, no bo wymieniłem. Także nie po... Kurde. Nie potrzebuję za dużo. Tutaj akurat suszarnia chodzi. Uzupełniłem wszystko ładnie. Jedyne co. Dobra, tnieże. Tak, no tu nasz beczkowóz też nowy. I, no i przy kombajnie. O właśnie, o. Jesteśmy tutaj. Sobie chodzą kurki. Tylko jakby ktoś mi tu mógł napisać w komentarzu, kurde, gdzie on wysiadł za płotem. Jakby ktoś mi mógł powiedzieć, jak tu się uzupełnia, czy tam wymienia ten obornik na ten, słomę na ten obornik. Bo tu widzę, chłopaki sobie tam ładnie robią, a mi to nie działa. Co przyjeżdżałem tu rozsypać słomę, uścielić kurką, no to mnie pisało, że słomy tutaj nie przyjmujemy. No i tu nasz opryskiwacz schowany. Żumbirek piękny. Nowe widełki też do obornika. No tylko nie ma jakby testować. No krówki tam jeszcze mało mają. Nasz normalnie kopaczka, nawet nie myta. O, jest nowy headerek do kukurydzki. Tutaj nasza gwiazda Kuna. No i co jeszcze? No chyba więcej nic nie ma. Dobra, ja tu lecę do tego case'a. Był odpalony. Gdzie on, kurde, postawiłem go? Gdzieś tu chodzi? A, tam przy kurniku. Dobra, dobra, dobra. Boże. Jedziemy stąd. Gdzieś tu jeszcze widziałem w jakimś pomieszczeniu też niby wapno. No, które też nie działa. Zapewne. Bo tu się nawóz uzupełnia. Także tutaj wszystko ładnie działało. Tak jest. Uzupełni rozrzutnik nawozu. I może ja jeszcze podjadę tam na gospodarstwo. Te takie jakieś mniejsze. I tam gdzieś było. Chciałem sobie powapnować pola. No i może by porobił jakieś tu orki czy coś. A tu mi nie działa wapno. No i taki mam dylemat. Także szybko, szybko jadę. Co by się zmieścić w czasie. Dobra, tempomat. No jest za wolno. Za wolno, za wolno. Dobra, jedziemy. Tu może przyciąć, no bo się zbliżamy do tego naszego gospodarstwa dużego. Gdzie ja widziałem te wapno? Tu jest sołtys i chyba gdzieś tutaj to było. O, walnął w słup. Co tu było? A, bo brama jest. Chyba było do otwierania.